profesor. Zembala chwali działania rządu w sprawie koronawirusa, żółta strefa w całej Polsce. Marian Zembala komentuje. Stanowczość premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego, uznająca cały kraj za obszar tzw. strefy żółtej i konieczność noszenia maseczek, jest zjawiskiem ze wszechmiar oczekiwanym, ocenił w czwartek 8 października były minister zdrowia, profesor Marian Zembala. Premier Mateusz Morawiecki przekazał w czwartek, że od 10 października cała Polska będzie znajdować się w strefie żółtej. W całym kraju będzie obowiązywało zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych trzeba będzie zachować bezpieczną odległość, na jedną osobę powinno przypadać co najmniej 4 metry. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia. Ponadto w strefie czerwonej lokale będą mogły być otwarte w określonych godzinach, od 6:00 do 22:00. Zgodnie z nowymi zasadami będzie obowiązywał limit osób na imprezach okolicznościowych, do 75 osób oraz w strefie czerwonej do 50 osób. Te zasady będą natomiast obowiązywać od 17 października. Komentarz byłego ministra zdrowia. Stanowczość premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego, uznająca cały kraj za obszar tzw. strefy żółtej i konieczność noszenia masek, jest zjawiskiem we wszechmiar oczekiwanym, mówił profesor Zembala w TVP Info. Ocenił też, że działania premiera i ministra zdrowia w sposób jasny, czytelny i stanowczy pokazały powagę i podejście rządu do problemu, jakim jest pandemia koronawirusa. Przekonywał, że przy zachowaniu dyscypliny społecznej, za około 2 tygodnie wystąpi spadek niebezpiecznej dynamiki wzrostu ilości zakażeń koronawirusem. Zembala chwalił też rozwiązanie polegające na utworzeniu 16 szpitali referencyjnych. Dobre, prawidłowe, oczekiwane przez społeczeństwo kierunki, dobrze świadczące o rządzących, ocenił profesor. Apel Zembali: proszę, jako lekarz i obywatel, abyśmy problem walki z pandemią traktowali ponad podziałami, jako wyzwanie, które staje przed każdym z nas, apelował były minister. Jak dodał, jesteśmy w trakcie rozwijającej się pandemii, dlatego, zaznaczył, należy działać z całą stanowczością. Profesor Zembala zadeklarował, że Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest gotowe szkolić asystentów lekarzy. To są ratownicy, których wyszkolimy bardzo profesjonalnie w obsłudze respiratorów, aby wzmocnili oddziały intensywnej terapii, pracujące tam pielęgniarki, w obsłudze respiratorów, doprecyzował. Podkreślił również, że każdy obywatel powinien w miejscach publicznych nosić maseczkę. Jak stwierdził, jest to miarą współczesnego patriotyzmu.